Rozmowa dnia. O sprawach aktualnych i istotnych, na tematy ciekawe i ważne, o postawach i decyzjach wpływających na życie każdego człowieka z ust tych, którzy je podejmują. Od poniedziałku do piątku o godzinie 9.30. Dzień dobry, dzisiaj w studiu Radia Wilno gościmy pana Jacka Świsa, prezesa zarządu Stowarzyszenia Traugut i pana Przemysława Maruckiego, wiceprezesa organizacji. Dzień dobry panom. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Jak zostały nawiązane kontakty stowarzyszenia z samorządami na Litwie? Od kilku lat działa nasze stowarzyszenie. Nasze stowarzyszenie, jesteśmy w ogóle z małej miejscowości pod Gdańskiem, z Pruszcza Gdańskiego. Zajmujemy się głównie edukacją historyczną, ale bardzo ważną częścią naszej działalności, działalności naszego stowarzyszenia jest tak zwana działalność kresowa. Zależy nam na tym, aby rodaków na Kresach mieszkających, jak i mieszkańców Polski nawiązywać między nimi kontakty, uświadamiać i edukować ludzi mieszkających w Polsce, i także pomagać nawiązywać współpracę z organizacjami tutaj. Od kilku lat przyjeżdżamy na Wileńszczyznę w ramach akcji Stowarzyszenia Odranie Men Rodacy Bohaterom. To jest akcja ogólnopolska, która polega na zbiórce żywności, która jest dostarczana do kombatantów Armii Krajowej i innych potrzebujących osób mieszkających nadal na tak zwanych Kresach Wschodniej Rzeczpospolitej. Od 5 lat jesteśmy zaangażowani w tą akcję, a od 4 lat jesteśmy pomorskim koordynatorem tej akcji i w ramach tej akcji przyjeżdżaliśmy dosyć często na Wileńszczyznę i zostawiliśmy te paczki albo potrzebującym osobom bezpośrednio, ale często też docieraliśmy do samorządów, do starostw i tam prosiliśmy o dostarczenie tych paczek do najbardziej potrzebujących. No i tak po nitce do kłębka doszliśmy już do takiego etapu, że przyjeżdżamy tutaj już jak do swoich znajomych, przyjaciół i te spotkania zaowocowały wczorajszym spotkaniem z panią mer, więc tak to wygląda. Ale do przyjaciół i znajomych, czy panowie mają może tutaj rodziny, nie wiem, dziadkowie pochodzą z tych terenów? W całym naszym stowarzyszeniu w tym momencie działa grupa już prawie 30 osób, jeżeli to już nie jest minięte. Część z tych osób jak najbardziej te korzenie posiada, ponieważ z miejsca, gdzie mieszkamy, gdzie żyjemy, jest bardzo wiele rodzin, które z uwagi na pewne perypetie historyczne trafiały na nasze tereny. Mało kto nie ma kogoś znajomego czy samego w rodzinie, kto z tych Kresów się nie wywodzi. Czy to mówimy tutaj o rejonie wileńskim, czy o Białorusi, o Grodnie, o Lwowie, czyli na Ukrainie. Więc te korzenie zawsze u nas gdzieś tam tkwiły. Natomiast do tego, jeżeli dodać to, że swoje środowisko kształtujemy w ten sposób, żeby tą głowę bardzo często i z takim oddaniem i poszanowaniem kierować na ten wschód, bo tutaj ci Polacy, którzy są niejednokrotnie dla nas wzorem. Wzorem do tego, jak powinno się trwać w tym patriotyzmie, w tej tradycji. I naszą pracą chcemy im złożyć pewne podziękowania na podstawie czy tych paczek, czy rozmów. A jeżeli już jest ta paczka i zaczyna się rozmowa, to niejednokrotnie kończy się głębszymi znajomościami i po znajomościach następują przyjaźnie. Tego już jest bardzo dużo i jesteśmy im serdecznie wdzięczni, że w taki, a nie inny sposób nam tutaj pomagają, a my robimy to samo w Polsce. A jak wygląda, panie prezesie, geografia działalności państwa? Litwa, Białoruś? Tak, w tym roku podczas poprzedniego wyjazdu byliśmy na Białorusi, odwiedziliśmy naszych rodaków w Ołkowysku. No i wracamy jutro do Gdańska i już zaczynamy planować wyjazd na Ukrainę, który odbędzie się w marcu. Przewrotne pytanie. Da się porównać polskość Polaków na Litwie, na Białorusi, na Ukrainie? To znaczy polskość. No to jeżeli ktoś kocha Polskę, to jest tak samo jak zadać pytanie, czy ktoś kocha matkę. To bardzo ciężko jest powiedzieć. To się po prostu robi, to się po prostu czuje na pytania o patriotyzm. Każda osoba, która jest po tej stronie kresowej, ona tego nie rozróżnia, bo dla niej to jest naturalne, dla niej nie istnieje coś takiego, jak ktoś jest patriotą czy nie, ona jest po prostu Polakiem, a to, że ktoś ją tak później zaszufladkuje, to nie ma dla niej większej różnicy. Ona jest Polakiem, ona robi to dobrze z naszego punktu widzenia i ta kwestia się na tym zakończy. Przywożą panowie, państwo, dary, dobre słowo, wsparcie, otucha, co wywożą z naszych terenów? Wielką lekcję patriotyzmu, przywiązania do ojczyzny. To są rzeczy, które dla ludzi mieszkających w Polsce nie są oczywiste,
są przyjmowane często bezrefleksyjnie. Natomiast tutaj ta codzienna walka o polskość to jest czasami sporo wyrzeczeń, to jest duże poświęcenie i tutaj nawiązując kontakty, staram się także nawiązywać kontakty i ułatwiać współpracę między różnymi grupami społecznymi. I tak na przykładzie młodzieży, wiem, że nasza młodzież mogłaby się bardzo dużo nauczyć od waszej młodzieży. Na przykład czego? To są rzeczy takie ciężko definiowalne, ale przywiązanie do języka, dbałość o takie szczegóły, które w Polsce już uchodzą bez zastanowienia. Tutaj kwestia poszanowania kultury, dbania o cmentarze, to jest bardzo ważne, żeby pielęgnować tą polskość. No, nam tego brakuje. Pozyskują państwo nowych też członków do stowarzyszenia. Czy to jest trudne? Czy młodzież trudno przekonać do pewnych racji? To znaczy, my za cel sobie pierw stawiamy pracę, czyli to, w ile osób to będzie wykonywane. Dla nas jest tylko takim problemem, że będzie albo lżej, albo część, albo ciężej. Natomiast najlepszym dla nas rozwiązaniem jest to, jak ktoś do nas naturalnie się zgłasza swoją pracą, dajemy pewien dowód, dajemy pewne świadectwo. Jeżeli ktoś się z tym zapozna, dołącza do nas. I tutaj już w ten naturalny sposób zostaje, oczywiście, jeżeli nie ma nic, żadnych problemów, to dołącza do naszej rodziny, prezentujemy mu wszystko, co do tej pory zrobiliśmy, zapraszamy czasami z nami na wyjazdy. Co któryś wyjazd mamy kilka nowych osób, które wdrażamy. Jest to coraz łatwiejsze, ponieważ mamy coraz więcej przyjaciół tutaj, którzy mogą się tymi wiadomościami podzielić. Próbujemy zarażać tą miłością do Kresów coraz to nowe osoby. No, mamy taką zasadę, że na każdy wyjazd zabieramy jakby nowe środowisko, które pomagało przy tej akcji. Tak samo podczas tego wyjazdu jesteśmy tutaj w 14 osób i zaprosiliśmy także grupy z innych miejscowości, gdzie też paczki były zbierane, aby mogli doświadczyć tutaj gościnności mieszkańców Wilna i okolic, zobaczyć, jakie Wilno jest piękne, jak dużo pamiątek polskich tutaj znajduje się na każdym kroku i myślę, że te osoby po powrocie będą o wiele bogatsze i myślę, że tym też zyskamy nowych członków stowarzyszenia. Pan prezes wspomniał o spotkaniu z kierownictwem samorządu rejonu wileńskiego. Czego dotyczy rozmowy? Są może jakieś już nakreślone plany na najbliższą współpracę? Tak. W ubiegłym roku zrealizowaliśmy taki nasz projekt. Rozpoczęliśmy zbiórkę przyborów szkolnych dla polskich dzieci tutaj na Wileńszczyźnie i zaangażowaliśmy w to 70 szkół na Pomorzu. Uczniowie 70 szkół z wielu miejscowości, większych, mniejszych, z miasteczek, ze wsi, zbierały przybory szkolne dla swoich rówieśników najmłodszych na Wileńszczyźnie. Akcja nazywa się Nie jest kolorową. W sierpniu ubiegłego roku przywieźliśmy łącznie 3 tony przyborów szkolnych i odwiedziliśmy każdą polską szkołę w rejonie wileńskim. Zajęło nam to dobry tydzień, ale porozmawialiśmy z każdą panią dyrektor, poznaliśmy potrzeby szkoły, możliwości współpracy, więc zdobyliśmy taką swoistą bazę danych o polskich szkołach na Wileńszczyźnie. No i bardzo często przewijał się temat chęci nawiązania, poznania partnera w Polsce, żeby umożliwić dzieciom poznanie swoich rówieśników w Polsce, a docelowo także wymianę tej młodzieży, czyli wycieczki na Pomorze i przyjazdy dzieci z Gdańska i okolic tutaj na Wileńszczyznę. Udało nam się zrealizować dzięki wsparciu ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych konferencję. Przywieźliśmy 15 takich najbardziej aktywnych koordynatorów tej akcji, nauczycieli. Przywieźliśmy ich w październiku na Wileńszczyznę, pokazaliśmy kilka szkół, zapoznaliśmy ich z nauczycielami i jakby pokłosiem tej konferencji będzie taki projekt, który będziemy realizować wspólnie. Tak naprawdę 10 szkół jest zaangażowanych w ten projekt. 5 szkół po stronie litewskiej, tak powiem, i 5 szkół po stronie polskiej. I pierwszym przejawem tej współpracy będzie zaproszenie dzieci z 5 szkół na krótkie wakacje do Gdańska i okolic.
Projekt nazywa się Wileńska Piątka i dzięki współpracy z, i rozmowie z panią mer udało się pomóc sfinalizować transport. Więc bardzo duże wsparcie ze strony samorządu rejonu wileńskiego. Myślę, że w czerwcu grupa 50 dzieci będzie spędzi miło kilka dni nad morzem w okolicach Gdańska. Jak wygląda zbiórka, no powiedzmy, tych samych przyrządów, artykułów szkolnych w Polsce? Pada hasło Polakom na Wileńszczyźnie. Jaka jest reakcja? Reakcja jest bardzo pozytywna. Od kilku lat obserwujemy, że jednak to zainteresowanie, ta świadomość lekko wzrasta dzięki, mam nadzieję, naszej pracy, która z uwagi na to, że zbieram coraz więcej darów, widać te owoce. Wiadomo, że jeżeli widać efekty swojej pracy, ta praca będzie jeszcze cięższa i jeszcze milej będzie się nam współpracowało. No, te przybory, które są zbierane zarówno pod szyldem akcji Nie jest kolorowo, tak samo jak są zbierane różne produkty pod szyldem Rodacy Bohaterom, są wspaniałym dowodem na to, że nawet jeżeli ktoś wcześniej nie miał pełnej świadomości o tym, że tutaj są Polacy, którzy żyją pełną piersią, mówią po polsku, organizują polskie organizacje, to jest najwspanialsze, co może być. Taki dar, który nie wymaga zbyt dużo czasu, dużo poświęcenia. My się już zajmujemy resztą, a z każdego naszego wyjazdu można zobaczyć fotorelacje, można zobaczyć filmy i te osoby doskonale wiedzą, gdzie te dary trafiają i z uwagi na to w ten naturalny, już jak wcześniej wspomniałem, sposób trafia do nas coraz więcej darów. Mamy nadzieję, że to będzie coraz bardziej owocne i dla nas też ta paczka staje się pewnego rodzaju takim też pretekstem, ponieważ paczka jest od momentu jej spakowania do momentu wręczenia ma swoje życie, natomiast później my już zaczynamy swoją przygodę, są rozmowy, są zaproszenia, są wspólne posiłki i to jest dla nas najpiękniejsze, kiedy wracamy do Polski. Jeszcze się zdarza, że przez 2-3 najbliższe tygodnie będziemy mówić z lekkim akcentem wileńskim, co jest oczywiście bardzo miło odbierane. Ja mam z tym duży problem w cudzysłowie, ale jest to bardzo, bardzo fajne i jest to taki dowód na tym, że jak tutaj bardzo oddziaływuje to środowisko na nas, na którzy mają na co dzień troszeczkę inne problemy. Też nie lubimy mówić o tym, nie nazywać tego pomocą, tylko bardziej współpraca. Zależy nam na obopólnych korzyściach. To jest najważniejsze. Ale co my możemy dać oprócz naszego wileńskiego akcentu? No na pewno, jeżeli już zaczynamy od takich tych najmniejszych cegiełek, no to na pewno kuchnia kresowa, to na pewno bardzo dużo zabieramy ze sobą. Tych rzeczy związanych tutaj z taką tą najbardziej, że tak powiem, sprawą, która nas w domu nie dotyczy, nie mamy możliwości tego tchnięcia. No na pewno troszeczkę inne podejście. Tutaj każdy problem jest faktycznie widziany z dwóch różnych punktów i my staramy się spotkać po środku, żeby ten problem rozwiązać. Poza tym na każdym roku spotykamy się z pamiątkami, zabytkami, miejscami pamięci narodowej związanymi z historią Polski. Bardzo często odwiedzamy cmentarze, nie tylko Rosa, nie tylko Antokol, ale małe wiejskie cmentarze rozsiane po całej Wileńszczyźnie, rozsiane po całej Grodzieńszczyźnie, czy okolice Lwowa. I to uzależnia, bo panowie wracają wciąż i wciąż wracają. No, takie wizyty. To jest kresocholizm. Kresocholizm, tak. No, no, możemy teraz się już z dumą przyznać, że jest to nasz, mimo że jesteśmy młodziutkim stowarzyszeniem, jest to nasz 28 wyjazd na Kresy, czyli po raz 28 minęliśmy te granice, które zostały nam narzucone, aczkolwiek im dalej, im więcej razy tu przyjeżdżamy, tych granic coraz mniej dostrzegamy, co jest dla nas bardzo, bardzo miłe, bo staramy się już tutaj być, przyjeżdżamy do swoich. A kiedy teraz na Wileńszczyznę, czy teraz to już na Białoruś? Ciężko powiedzieć. No, nie ukrywam, działamy często spontanicznie pod wpływem emocji, więc organizacja takiego wyjazdu może się tak zamknąć w tygodniu, dwóch, więc całkiem możliwe, że przed świętami Wielkiej Nocy zagościmy jeszcze raz na Wileńszczyźnie. Nie wiadomo. A spora ekipa teraz przyjechała na Litwę z 14 panami? Osób. 14 osób, 4 samochody, w tym 2 duże dostawcze auta, 3 tony żywności,
14 wolontariuszy. Tak jak powiedziałem wcześniej, nie tylko członkowie naszego stowarzyszenia, ale także inne grupy, które zapraszamy na takie wyjazdy, żeby same doświadczyły tego, co my już znamy trochę lepiej. Bardzo dziękuję za rozmowę i dziękuję panom za to, co państwo robicie dla nas tutaj na Kresach. My dziękujemy serdecznie i serdecznie pozdrawiamy wszystkich, dzięki którym umożliwiają nam te powroty tutaj, a na pewno one będą miały miejsce. Pozdrawiam bardzo gorąco z Pruszcza Gdańskiego. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję za uwagę, Beata Naniewicz. Rozmowa dnia. O sprawach aktualnych i istotnych, na tematy ciekawe i ważne, o postawach i decyzjach wpływających na życie każdego człowieka z ust tych, którzy je podejmują. Od poniedziałku do piątku o godzinie 9:30. Wszystko, co nas łączy.